Z moich obserwacji wynika, że to jest jedno z najbardziej lubianych urządzeń na siłowni. Moje też. I właśnie dlatego ja nie jestem ani modelką, ani tancerką, bo modele, modelki i tancerze i tancerki nie będą ograniczać się tylko do tego typu sprzętu. To jakie to treningi? To sprawdzimy zaraz. Istnieją zasadnicze różnice między treningiem tancerzy a treningiem modelek. Takie przynajmniej różnice znalazłam w internecie. Tancerze muszą postawić na elastyczność i na siłę, więc częściej poleca im się trening na przykład izometryczny. A modelki? No tutaj mięśnie nie są aż tak ważne. Tu ważna jest przede wszystkim smukła sylwetka, więc tu albo trening interwałowy, albo tak jak my dzisiaj, tabata. I patrząc na te treningi, już wiem, że ani tancerką, ani modelką nie zostanę, więc ja wrócę. No, spróbuję.